Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Pomidor aka Michał, witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji Zagrajmy w 40 Wings na PlayStation 1. I dzisiaj zabieramy się za świat zamkowy, czyli za przedostatni świat w grze, czyli świat numer 5. Poprzednim razem udało nam się zaliczyć cały świat prehistoryczny, czyli tam różne różniaste poziomy. Mieliśmy chociażby wyścig, tak? Standardowo co świat mamy wyścig z różnymi postaciami. Mieliśmy walkę oczywiście z Straight Bearem, którą oczywiście standardowo przegrał. No i co? No i teraz będziemy zabierali się za świat zamkowy. Tylko zanim zabierzemy się za świat zamkowy, no to musimy przede wszystkim najpierw stoczyć wyścig z tym oto smoczkiem. Tak więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu. Tak, postanowiłem teraz troszeczkę zmienić perspektywę kamerki, przez co zamiast być po prawej stronie, teraz macie mnie po lewej, bym nie zasłaniał tych wszystkich Dreamkeyów i tak dalej, tak więc mam nadzieję, że nie będzie to nikomu przeszkadzać. No i dobra, no to co? Bez zbędnego przedłużania idziemy atakować tego smoka, gdzie on tu jest? On tutaj se lata. Tak więc chodź tutaj, gościu. O nie! Tak to my się bawić nie będziemy. Tak, i każdy gada w zasadzie to samo, na dobrą sprawę. Ale ciekawostka, nie wiem czy to wspominałem w poprzedniej sesji. Ogólnie, jeżeli chodzi o tych tutaj naszych przeciwników, których musimy zaatakować, by z nimi stoczyć wyścig, to generalnie oni są wszyscy... wysłani przez State Bera, tak więc... taka ciekawostka. Oni nie są jakby takimi przeciwnikami z tyłka, po prostu oni są wszyscy wysłannikami Tate Bera i tego starca. Tak więc mam nadzieję, że was zaskoczyłem czymś. No i oczywiście sobie teraz posłuchajmy muzyczki, która nam tutaj będzie towarzyszyć. A ja chwilowo teraz się zamknę, a wy sobie posłuchajcie jakby właśnie tego to soundtracku i podziwiajcie te piękne tereny, które tutaj będziemy zwiedzać. Nie no, graficznie poziom ładnie wygląda, soundtrackowo to jeszcze lepiej po prostu brzmi. Oj. Dobra, ostatnie okrążenie, teraz trzeba się skupić, bo to może się źle skończyć. Dawaj, 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 dawaj. Tumble. Kurde, mogę nie zdążyć. Się udało. No, sobie co jakiś czas będę pił, ponieważ mam tutaj wodę i Heinekena 0%, tak więc żeby nie było, że ktoś tutaj pomyśli, że ja tutaj robię jakiś alko let's play, nie, jest to bez alko let's play, bo to jest piwo bezalkoholowe, tak więc mam nadzieję, że nikt się o to nie przyczepi. No i co, wyścig mamy zaliczony elegancko, fajnie, zapiszmy sobie może, żeby nie było, że będzie przypał. No i dobra, no to teraz możemy sobie przejść tutaj, na drugą stronę i zacząć nasz pierwszy poziom jakikolwiek, który tutaj będziemy mieli. A, dobra, tutaj mamy walkę z bossem. Okej, mogłem się tego domyślić, że tutaj jest bossik. Chociaż wydawało mi się, że to jest przejście do jakiegoś poziomu, ale okej, no niech tak będzie, niech sobie będzie tak, jak gra sobie życzy. Tu mamy jakieś przejście również, to tam pewnie będzie jeden, drugi i trzeci poziom. Trzeci pewnie będzie gdzieś pod wodą, o, nawet widziałem tutaj dziurkę. Więc dobra, zobaczmy sobie ten najpierw poziom. Deep Dark Dungeon. Okej, Deep Dark Dungeon, a tutaj coś jest? Tutaj jest tylko taka... ślepa uliczka.
Zupełnie tak, jakby byłby tam jakiś planowany poziom, a finalnie się on nie pojawił. Nie, to są tylko moje domysły, nie żeby coś. Dobra, robimy sobie ten poziom. Sorki za trochę mój taki... Okej, dobra, czyli mamy coś takiego, z taką dosyć mroczną muzyczką sobie zaczynamy. Tutaj mamy 40 tych, kół zębatych 20 oraz 20, okej. Więc musimy tutaj stoczyć batalię ze szkieletorami. Spooky Scary Skeleton. Zgincie! Dobra, po nich. I po nim, dobra, elegancko. Musiałem to sobie zrobić na spokojnie. O, tutaj mam od razu Dream Key, a więc sobie schodzimy. Żeby nie było, że później zapomnimy. Ja nie chcę zapominać akurat o Dream Keyach, bo mam koszmary już z poprzednim światem. Tak więc wolałbym tego nie zapominać. Tu mamy przejście. O nie, tak to się koledzy bawić nie będziemy. Zbieram moje zetki i stąd spadam na razie. Bo muszę obadać sobie jakąś taktykę, żeby było wszystko w porządku. O ile oni tutaj nie zejdą, mam przynajmniej taką nadzieję. Nie, oni nie zejdą, bo oni są zbyt głupi. Dobra. Dobra, oberwał śmietnik. I ten też śmietnik oberwał. Dobra, elegancko. A, jeszcze przy okazji pod sam koniec oberwałem. Dobra, oberwali. Oj, 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 oj. Tu trzeba na to uważać. Na to coś, co nas goni tutaj. Bo w sumie nie chcę oberwać w taki sposób. Ja nie chcę ginąć jeszcze. To jest dopiero początek poziomu. Dlaczego miałbym już ginąć? O, dobra, mamy tutaj teraz power up. To dobrze, że tak się tutaj skończyło. Ta, bierzemy pyk. Tu otwieramy, oj, 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 oj. Nie wiem, czy jestem na to gotowy, więc sobie na razie tylko drzwiczki potwierajmy. O, tu jest najbezpieczniej. No nie do końca. Dobra, tutaj mamy szkieletorów. Ale to z nimi się, jak widzicie, szybko rozprawiliśmy. Oj, 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 Zetka, halo. Ty, przez chwilę skakać nie mogłem. O Jezu, najgorzej. Ale na szczęście udało mi się to ogarnąć w miarę. Dobra, 10 zetek, 12 zetek, to już jest dobry wynik. Nawet bym mógł zaryzykować, że bardzo dobry wynik. I troszeczkę się tutaj tumble kręci w główce, ale mam nadzieję, że to tylko to jest chwilowe. Tak, to jest chwilowe tylko. I teraz tutaj. 10. Dobra, i 9 zetek mamy. Okej. Czyli teraz możemy iść sobie do góry już. Bo tutaj nic nam nie pozostaje. Do robienia. I tu jakieś drzwiczki mamy. Continue point. O! To jest fajne, to jest fajne.
I okej, tutaj nasz power-up się zakończył, czyli tutaj już dalej nic nie mamy związanego z Tom, z Ninja, Tumble. Powiem wam szczerze, że graficznie, jak i soundtrackowo, poziom naprawdę fajnie się tutaj komponuje. O, tutaj drzwiczki nam się odblokowały, super. No nie! Przynajmniej trochę tych zetek się udało ogarnąć. O, i dodatkowe żyćko, to się nam na pewno przyda. Nie, ale graficznie to naprawdę, kurczę, ładnie się prezentuje ten poziom. Troszeczkę tak, jakbym zwiedzał lochy z Alladena na PS1. Tylko takie trochę w wersji 40 Wings. A to nie jest oczywiście żadna ujma, wręcz przeciwnie. Bym mógł powiedzieć, wręcz przeciwnie. A, i tu będzie nam potrzebny ten. To będzie nam nasz power-up potrzebny, ninja. Tak więc poczekajcie sekundkę, ja sobie go idę tylko naładować z powrotem. To mi zajmie dosłownie chwileczkę. No jestem z powrotem. Dosłownie chwileczka mi to zajęła. I teraz zium, zium, zium do góry. O nie! To gówno. Oj. 5, 5, 5, 5. Potrzebujemy ich, kurde. Mam nadzieję, że teraz nie oberwę. Bo już teraz tych zetek sobie nie nadrobię tak prędko. Dobra, nie ma nikogo. Okej. Jesteśmy cali. Dobra, zetki nadrobione. O nie! Zetki nadrobione. Przynajmniej tak mi się wydawało, że są. Dopóki ich znowu nie straciłem. Dobra, jeszcze raz trzeba będzie. Błagam, proszę, nie pojawiaj się. Dobra, jest. Dobra, mamy to. Nadrabiamy, nadrabiamy, póki możemy, to nadrabiamy. Żadnych mi tutaj, proszę, zakazanych zaklęć mi tutaj nie rzucać. Ja tu chcę dojść i zetki zbierać. O, dokładnie. Proszę bardzo, patrzcie, ile tego jest zebrane. Dobra. Teraz jesteśmy bezpieczni, mogę przynajmniej tak to ująć. Znaczy tak to nazwać, tak to ująć mogę. Tutaj z tych stron nic nie będzie, więc możemy sobie stąd iść. I tutaj możemy spaść w dół. O, i mamy jednego Wingsa. A ile mamy tych? 20. Czyli teraz możemy tutaj iść. Okej, czyli pierwsza sekwencja lub pierwsza sekcja już jest zrobiona, można by powiedzieć, wzorowo na 100%. O, tego trzeba było tak się pozbyć. I pajączek. Skąd ich tyle? Dobra, nieważne. One się chyba stąd pojawiają. No właśnie, dobra. Idziemy sobie. W ogóle zastanawiam się, co to jest za zielony pył. Tak szczerze. To na dole nic nie ma, bo gra lubi bardzo często chować tak rzeczy. Nie, nie ma. Bo na razie mamy tylko dwa te Dream Key'e. Dobra, nie chcę tracić czasu na walkę z nimi. Idziemy stąd. Hey!
21 zetek. Utrzymajmy ten stan, proszę. No, udało się. Co prawda trochę tych zetek straciłem, bo mam teraz ich tylko 16. No ale przynajmniej, kurde, lepsze to niż żebym miał ich 5, albo nie wiem, 4. Tak mi się wydaje. O, tutaj jakaś czerwona woda. Mam nadzieję, że to nie jest krew. To trochę byłoby przykre. O, drinki. Elegancko. Trzeci, czyli zostaje nam tylko jeden i jeden Wings i mamy tutaj poziom zrobiony na 100%. O, jesteśmy teraz, kurde, Wilmą. Hot Wilma. Idziemy rozpierduchę robić. Nikt nie docenia, kurde, Wilmy. A to jest błąd, bo Wilma jest, kurde, silna kobita. Zetek nie będzie też tracić Wilma. Nie ma takiej opcji. Tu coś mamy. Nie no, kurczę, powiem wam, że połączenie tych... tego lochu z właśnie z takimi sekwencjami, gdzie mamy tutaj te ostrza, które sobie tutaj lecą w lewo i w prawo, to jest naprawdę, kurde, coś epickiego, w mojej opinii. Ogólnie lubię takie połączenie, takie mieszanki lubię w grach. Dlatego tutaj twórcy to naprawdę zasługują na taką mocną 6+, jeżeli chodzi o poziomy w tej grze, bo naprawdę są one, no, świetnie zrobione. Myślę, że to nie tylko ja tak uważam. O, sobie tutaj pozbieramy co nasze. Co tu mamy za przejścia? Dzikie przejścia. Trzeba będzie sobie zaraz doładować, kurczę, bo no trochę słabo z naszym stanem będzie. Dobra, jest, dobrze. Jest, git. Tu na dole coś mamy. A żeśmy go kośćmi załatwiliśmy normalnie. Oj, to się może źle skończyć, bo nie wiem, czy teraz nie będzie nam potrzebna ten power up. To jest pustka. Pustka w głowie tamtego jaskiniowca, czy tamtego troglodyty. Więc to się zgadza. A dobra, tu już byłem, bo przez chwilę myślałem, że to jest jakieś nowe pomieszczenie, którego nie odwiedziłem. Tu potrzebujemy 40 tych. No, jakby to powiedział, biokoksów. Więc może spójrzmy, znaczy spójrzmy, może pójdźmy w tamtą stronę. O, o, o. A, dobra, czyli bym musiał na nowo pójść w tamtą stronę. Żeby być z powrotem tą Wilmą. Ale to na razie nam się nie przyda chyba. Wilma już chyba miała swoje 5 minut, które dobrze wykorzystała. Więc pójdźmy w takim razie w tę stronę. Tam coś na dole musi też być. Ale tu creepy muzyka leci teraz, nie? Te kurde pianino jeszcze w trakcie tego, co tutaj w tle leci, masakra. Dobra, zróbmy może tak. Ja zrobię jednego testa. No. Tak więc i u góry, i na dole jest przepaść. Tak więc tam nie ma co się jakby dziwić, tam nie ma jakby nic szczególnego wartego uwagi. Więc teraz no musimy coś zrobić, ale co my musimy zrobić, skoro tutaj mamy już... A, może tego zdzielić. Więc pozostaje nam tylko jedno. Chyba Wilma musi raz jeszcze wrócić do poziomu. Chyba, że tu jeszcze. Ale nie, tutaj byłem też. Tak, Wilma musi jeszcze raz wrócić, żebyśmy tutaj mogli cokolwiek jeszcze zdziałać. Tak więc wy będziecie musieli teraz trochę poczekać. A ja tutaj będę musiał wrócić przez tą oto przeprawę. O, i przy okazji wróciłem w dobre miejsce, dlatego że tu na dole są koksy, które sobie zbierzemy. Tak więc będziemy mieli równe 40, czyli oznacza to, że jednak Wilma niepotrzebnie wraca do poziomu. Ale okej. Niech już jej będzie.
Zapomniałem, że tutaj przecież są jeszcze niezebrane. O. Przy okazji oberwałem. Bo jak żeby inaczej, musi tutaj to gówno latające latać, bo no po prostu by nie wytrzymało, by w szajbę wpadło. Jakby to tutaj nie latało. A i dobra, teraz idziemy dobrze. Okej, troszeczkę się zajebałem kapciem. Jakby to powiedział Pablo Szazini. Dobra, tu już zrobione. Tu też zrobione. Teraz możemy pójść sobie tędy. I tu mamy drzwiczki. 40 kurde kół zębatych. I zobaczymy, gdzie teraz nas przeteleportuje. Tu 20. I co tu mamy? Nic nie mamy. Tu 40. Tu mamy Wingsa. Ty, no bez kitu, to po co są tutaj te? Ty, no rozumiałbym, gdyby tutaj coś było, ale tu nic nie ma. Nie ma nawet tego, Dream Keya. To gdzie ja zostawiłem ten ostatni Dream Key? Bo jeszcze nam brakuje jednego. Mamy 3, a powinniśmy mieć 4. Coś mi się tu nie podoba. Powinien tutaj być jeszcze jeden Dream Key. On się chyba zbugował. Widzicie to, gdzie ja go pominąłem? Znowu powtórka z rozrywki z poprzedniego świata, nie? Dosłownie w bardzo łatwym miejscu ominąłem, kurde, Dream Keya. No naprawdę, kurde, no... Przypał jak nic, nie? Dobra, możemy sobie stąd iść już. Przynajmniej trochę wstydu zaoszczędzimy. Przechodząc już po prostu dalej. Nie skupiając się na pierdołach. I przy okazji, co się udało, to zrobiliśmy ten. Dwa poziomy już z 4, nie licząc oczywiście bossa. Tak więc stańmy sobie. Fajnie ta, kurde, wieżyczka zamkowa wygląda. Tak fajnie ona oznacza, że już jesteśmy w świecie zamkowym i tak dalej, wiecie, o co chodzi.